Dzień dobry. Przemysław Goranin, absolwent administracji pedagogiki. Dla przypomnienia, na Facebooku prowadzę grupę Nieznajomość Prawa Szkodzi i mam 3 kanały na YouTubie. 2 pod imieniem, nazwiskiem Przemysław Goranin, 3 Tadeusz Tarek i właśnie teraz na tym kanale pojawi się kolejne nagranie z serii RODO w szkole. A dziś, zgodnie z zapowiedzią, będę mówił o obowiązku informacyjnym dla rodziców. A więc przejdźmy teraz do informacji, kto jest administratorem danych osobowych dzieci rodziców. I przykładowo, Akademia Pana Kleksa, tak, z siedzibą w Warszawie. W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej dane są wykorzystywane? A więc dane zarówno dzieci, jak i rodziców, które uzyskuje się w związku z tym, że dzieci uczęszczają do placówki szkolnej, to wykorzystywane są w takich celach jak na przykład w zgodzie z przepisami prawnymi mającymi na cel wykonywanie działalności dydaktycznej, opiekuńczej placówki, działalności wychowawczej placówki oświatowej, a w szczególności przede wszystkim na podstawie ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej. Podstawą prawną jest artykuł 6 ustawy pierwszej RODO. Kolejny cel, wykonywanie zadań, które są realizowane w publicznym interesie. A takimi zadaniami jest na przykład gromadzenie informacji osobowych o osobach, które dzieci odbierają z placówek, albo także informacyjnym na temat osiągnięć podopiecznych placówki oświatowej. Tu jest podstawa prawna artykuł 6 ustawy pierwszej, znowu, albo gdy zachodzi konieczność, aby realizować umowę, w której stroną jest na przykład osoba, której te dane dotyczą. I tu podstawą jest artykuł 5 ustawy pierwszej RODO, a także cel kolejny, na podstawie odrębnej zgody rodziców w wyraźnie oznaczonych jakichś odrębnych celach. No może to być zgoda na przykład na wykorzystanie wizerunku dziecka. Podstawą prawną jest znowu artykuł 6, artykuł 9 ustawy 2. I jeżeli dane osobowe są podawane w takim spektrum, czyli zakresie, które określają przepisy ustawy Prawo Oświatowe, no to mamy taki wymóg ustawowy i konieczne jest to do wykonywania przez daną placówkę działalności dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej. Odmowa podanych tych danych sprawi, że niemożliwe będzie wykonywanie obowiązków przez placówkę szkolną. I jak długo dane są wykorzystywane przez placówkę? To już wszystko zależy od wynikającej z ustawy RODO prawnej podstawy. Na podstawie tej ustawy zebrane zostały dane osobowe rodziców lub dzieci. Dane są wykorzystywane na przykład przez okres wskazany w prawnych przepisach, które regulują realizowane przez daną placówkę zadania wychowawcze, opiekuńcze, dydaktyczne. Przez czas niezbędny do realizacji rozmaitych i wszelkich obowiązków i na przykładowo ewentualnych jakichś roszczeń, które na przykład wynikają z zawartej umowy, przez czas, czyli okres, który jest konieczny, niezbędny do tego, aby realizować zadania, które są albo zadanie realizowane w publicznym interesie, albo do czasu złożenia sprzeciwu. I także od chwili ewentualnego wycofania zgody na wykorzystywanie danych osobowych. Dodajmy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z przepisami prawnymi wykorzystania danych do momentu cofnięcia zgody. Jakie są prawa rodziców? Na przykład rodzice mogą złożyć do placówki wniosek o to, by mieć dostęp do danych osobowych. I tutaj jest taka informacja o przetwarzaniu danych osobowych, także kopia danych. Rodzice
mogą sprostować dane, gdy dane są nieprawidłowe, na przykład zostały zapisane nieprawidłowo. Mogą także przenieść dane w przypadkach określonych w ustawie RODO. Mogą usunąć lub ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, a mogą także wystosować, wyrazić sprzeciw. Mogą również mieć skargę do takiej instytucji jak prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli oczywiście ich zdaniem przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisów prawa danych osobowych rodziców i dzieci. Jeżeli zgoda zostaje udzielona na przetwarzanie takich danych osobowych, to dodajmy, że w każdym czasie tą zgodę można wycofać. To też jest bardzo istotne. Komu przekazywane są dane rodziców placówki? Oczywiście zachowane są tu wszelkie gwarancje bezpieczeństwa danych i dane rodziców mogą być przekazane oprócz osób, które są upoważnione na przykład przez administratora, jakimś innym podmiotom, na przykład organom władzy publicznej, podmiotom, które wskazane są w przepisach prawa, podmiotom, którym szkoła, placówka oświatowa przekazała te dane osobowe w drodze powierzenia lub udostępnienia, czyli w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. I jak można skontaktować się z placówką w sprawie ochrony danych osobowych? No na przykład placówka wyznaczyła oczywiście, przykładowo placówka wyznacza takiego inspektora danych osobowych, z którym rodzice mogą się kontaktować albo też za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czyli takie miejsca realizacji to może być strona internetowa, tablica ogłoszeń i oczywiście w placówkach są także spotkania z rodzicami. Przejdźmy do tematu monitoringu. Czyli jeżeli na przykład monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników ochrony mienia, dyrektora szkoły albo też placówki oświatowej. Oczywiście należy to odpowiednio uzgodnić z organem, który tą szkołę prowadzi, albo też placówkę, a także musi być wcześniej przeprowadzona konsultacja z radą pedagogiczną, radą rodziców, a także samorządem uczniowskim. I wtedy może pojawić taki szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły, nad pomieszczeniami placówki albo terenami wokół szkoły lub wokół jakiejkolwiek placówki oświatowej. Mogą to być takie środki techniczne, które umożliwiają rejestrację obrazu, czyli mówiąc prosto monitoring. Monitoring oczywiście nie może być źródłem środków nadzoru nad jakością pracy, która jest wykonywana przez pracowników szkoły lub placówki. A czego monitoring nie obejmuje? Monitoring na przykład nie obejmuje pomieszczeń, w których mogą się odbywać zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze, także pomieszczeń na przykład, w których uczniom udziela się pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo wiadomo, że tam udzielane są takie już informacje, które nie powinny być rejestrowane. Pomieszczeń, które mają przeznaczenie wypoczynkowe, rekreacyjne pracowników, także pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetów profilaktycznych, profilaktyki zdrowotnej, także szatni, przebieralni, co jest oczywiste, przebieralnia wiadomo, że nie. Chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest absolutnie konieczne, absolutnie niezbędne z uwagi na jakieś istniejące zagrożenia dla realizacji celu, który jest określony w ustawie pierwszej i konieczny warunek. Nie może to naruszyć godności, a także innych dóbr osobistych uczniów, pracowników, a także innych osób. I w szczególności zostaną zastosowane techniki, które uniemożliwiają rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Co do monitoringu, nagrania obrazu, które zawierają dane osobowe uczniów, pracowników, jakichś innych osób, które na tych nagraniach mogą zostać zidentyfikowane, rozpoznane, szkoła albo placówka może przetwarzać tylko i wyłącznie do celów, dla których zebrane zostały te obrazy, te dane zarejestrowane na obrazach i to jest przechowywane przez czas nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Kiedy ten okres upływa, okres, o którym jest mowa w ustawie czwartej, to nagrania, które zostały uzyskane przez monitoring, nagranie tego obrazu, które zawierają osobowe dane uczniów, osobowe dane pracowników, jakichś innych osób, które w wyniku tych nagrań można rozpoznać, oczywiście muszą zostać zniszczone, usunięte, chyba że jakieś przepisy odrębne mówią coś innego, stanowią inaczej.
Dyrekcja szkoły albo też placówki musi poinformować uczniów, a także pracowników szkoły albo placówki o wprowadzeniu takiego monitoringu i musi to być w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce nie później 14 dni przed uruchomieniem monitoringu. Dyrektor placówki szkolnej, szkoły, zanim dopuści osobę do wykonywania obowiązków służbowych, musi poinformować tę osobę na piśmie o stosowaniu monitoringu. Ma taki obowiązek. Jeżeli jest taki przypadek, że monitoring jest wprowadzony, dyrektor takiej placówki, takiej szkoły musi oznaczyć pomieszczenia, teren, który jest objęty monitoringiem w sposób widoczny i czytelny za pomocą jakichś odpowiednich znaków, dźwiękowych ogłoszeń, ale nie później niż przed jego uruchomieniem. I ten sam dyrektor musi oczywiście uzgodnić z organem, który prowadzi szkołę albo placówkę, adekwatne środki techniczne, adekwatne środki organizacyjne, które mają na celu ochronę przechowywanych nagrań obrazu, danych osobowych uczniów, pracowników, innych osób, które w wyniku nagrań można rozpoznać, identyfikować. Nagrań uzyskanych w drodze monitoringu. I zgodnie z artykułem 37 RODO obowiązkiem niektórych administratorów przetwarzający jest powołanie IOD. Taki obowiązek zawsze występuje w przypadku wszystkich organów podmiotów publicznych, niezależnie od zakresu przetwarzania danych. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli mówimy o monitorowaniu, przestrzeganiu przepisów, polityk w dziedzinie ochrony danych osobowych, to mamy podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia i audyty, czyli kontrolę. A Rada Rodziców to jest podstawowy organ szkoły. Zasady funkcjonowania Rady Rodziców oraz zadania Rady Rodziców są określone w przepisach ustawy Prawo Oświatowe w artykułach 83-84 Prawa Oświatowego. I w myśl tych przepisów Rada ma prawo dostępu do podstawowych aktów szkoły, czyli regulaminów, uchwał, zarządzeń, statutów, instrukcji, procedur. Oczywiście w kontekście, w ramach opiniowania jakichś programów wychowawczych, profilaktycznych, oceny aktywności kształcenia albo też jakiejś analizy planów finansowych szkoły. Żeby te zadania były realizowane, Rada nie potrzebuje jednak dostępu do danych osobowych uczniów oraz edukatorów, nauczycieli. Więc nie należy udostępniać dokumentów, w których są informacje o nauczycielach, uczniach. To są dokumenty osobowe, personalne, takie, które dotyczą sytuacji życiowej dziecka, nauczyciela. Chyba że wiąże to się z jakąś określoną kompetencją, uprawnieniem Rady Rodziców, która jest określona w ustawie o systemie oświaty. Czyli na przykład jest to niezbędne do tego, aby jakiś dokument został zaopiniowany. To jest, proszę Państwa, już ostatnia część na temat ochrony danych osobowych w szkole, w placówce szkolnej. Serdecznie pozdrawiam, zapraszam do moich grup, które wymieniłem wcześniej i na moje kanały na YouTubie, a także na mój profil na LinkedIn i Twitter. Dziękuję, do usłyszenia.